Siema mordy, tutaj Spawn i witam was w kolejnym odcinku Top 5 akcji zamaskowanych. Mam nadzieję, że tym razem oprawa graficzna jak i audio spodoba wam się bardziej. Odcinek będzie bardziej dynamiczny, lepszy komentarz i wszystko inne. Także dawajcie znać w komentarzach, czy było git. No i co, zapraszamy do 5 akcji zamaskowanych. W pierwszej akcji występuje uczestnik ostatniego odcinka Rur23, który wjechał bez mydła w Galio na midzie. Rozpierdzielił go, następnie wrócił do swojego cienia i tylko czekał, aż pojawi się informacja o zdobytym fragu. Kontynuował on puszowanie swojej linii, bijąc potworki, a następnie wieże, a wtedy od pleców próbował zajść go Shaco z przeciwnej drużyny. Stworzył on klona i zaatakował Rura, ale ten przytomnie zniszczył go w ułamku sekundy, a następnie odfleszował, żeby uniknąć zasięgu klona. Bohaterem drugiej akcji będzie Kira. Po podaniu, które otrzymał ode mnie, oddał niesamowicie precyzyjny strzał w sam środeczek bramki. Przeciwnicy nie mogli nic zrobić w tej sytuacji. Popatrzcie jeszcze raz w nieco zwolnionym tempie. Podanie, strzał. Przeciwnicy nie mieli szans. Gratulujemy. Kolejna akcja od naszego zamaskowanego Radku, znowu z Counter-Strike'a Global Offensive. Właśnie zabił pierwszego wroga precyzyjnym strzałem w głowę. Zwróćmy uwagę, że ma on tylko 19 życia, a zobaczycie, co on tutaj odpierdoli. Zesmokował. Zobaczył, że dwóch sojuszników straciło życie. Trzeci z nich również. Wychyla. Headshot. To już 4 zabitych wrogów strzałem w głowę. Teraz spokojnie, przemyślanie, siada on na skrzynie w BS-ie i czeka na ostatniego, żeby odebrać mu życie. Coś wspaniałego. Gratulujemy Radku i czekamy na więcej materiałów. Yo. Teraz ponownie akcja od waszego ulubieńca, czyli ode mnie. Grałem z Sylasem na midzie, kiedy wjechał we mnie Panteon razem z Trundlem. Ukradłem ultę Panteona i użyłem jej, żeby uniknąć ataków Trundla i pozbawiając tym samym obydwu wrogów na raz życia. Double kill, wszystko przemyślane. GZ mi. Ostatnia niesamowita zagrywka należy do PAT, który wysłał materiał po raz pierwszy. Po wspaniale oddanym strzałem od razu on followuje piłkę i w locie umieszcza ją do bramki po dobitce od ściany. Jak ktoś nie ogarnął, co się stało, to zobaczcie na to w zwolnionym tempie. Strzał, w tym samym momencie lot i precyzyjne uderzenie i dobitka. Gratulujemy i czekamy na więcej takich akcji zamaskowanych. To już wszystkie akcje z tego odcinka. Mam nadzieję, że się podobało. Dajcie znać w komentarzach, tak jak wspominałem na początku, co myślicie o tym. Jeśli chcecie wystąpić w następnym odcinku, to wiadomo, wysyłajcie materiały na zamaskowani.official@gmail.com. Wszystko jest podane w opisie. Także jeśli macie jakieś uwagi, pomysły, piszcie, dawajcie znać, postaram się poprawić jeszcze bardziej jakość tych odcinków i tej serii. I dajcie też znać w komentarzach, która z tych akcji była dla was najlepsza. Trzymajcie się, yo!